Ostatnia walka w Grand Arenie w tej rundzie, w tym evencie i w tym sezonie. Mój przeciwnik to Bungnisz Waffle Matiny. Och, pewnie i tak źle wymawiam, więc nie ma sensu się powtarzać. 10 milionów 196 tysięcy. Przebił barierę 10 milionów gość. Legendy wszystkie, z tego pierwsza trójka na dziewiątce, reszta na ósemkach, także całkiem spoko. Mauli Ben Solo na ósemkach, Jedi Knight Luke na ósemce, Doktor Apra jest, ale bez omikronów, radzi sobie i tak całkiem nieźle. Starkiller na ósemce, Treja na siódemce aż i z tego co widziałem w obronie ją gościu rzuca. Ale w każdym razie zerknijmy, co nam boty powiedzą o tym pojedynku i poprawię mojego przeciwnika statystyki. Najpierw, jeżeli chodzi o same postacie, jakie posiada, to ma o 3 więcej na reliku 5. No, na 7 już tutaj przewaga jest niezła, bo aż 13 postaci. O 1 mniej ma na 8, o 2 więcej na 9. W ataku podczas Grand Areny ma nieco mniej tylko wygranych. Undersize'ów troszkę mniej. W defie mu się broni jakaś piekielna. I liczba, jeszcze takiej to nie widziałem chyba u nikogo, prawie 1500 obron, wow. Banerów zdobytych ma nieco mniej, pól zdjętych nieco mniej, rund wyczyszczonych nieco mniej. Wygrywa przede wszystkim tymi obronami, podejrzewam, i będzie zapewne bardzo ciężko go przejść. I tak, jeżeli chodzi o jego roster, na girze 12 ma 3 postaci mniej, na girze 13 no jest przewaga całkiem niezła, 25 postaci. Modów sześciokropkowych ma troszkę więcej, plus 10 speed ma nieco mniej, plus 15 speed ma nieco mniej, plus 20 speed już tutaj jest przewaga, tak samo jak 20, plus 25 mody. Commander Ahsoka Tano ma troszkę wolniejszą, Starkillera nieco szybszego, więcej obrażeń. Aiden wersja obaj mamy zrobioną, ale ja podczas tej Grand Areny podciągnąłem, więc się nie liczy. Widać, że ma dużo ją szybszą. Relik 5. Darth Malgusa ma trochę szybszego, więcej health. Radusa ma szybszego, Bena Solo ma wolniejszego 9, health ma trochę mniej. Doktor Apra 303, więc całkiem szybka, trzeciej siostry nie ma. Cala Kestisa nie ma zrobionego, no ja cisnę pod Conquest, chociaż skończyły mi się pistolety i karbanty. Masakra, jak ja tego nie lubię. Zori Bliss 9, gear 9, czyli niezrobiona. Trencha ma troszkę wolniejszego, Protection ma trochę mniej, Tenacity nieco mniej. Jeżeli chodzi o hotbot, poprawię mojego przeciwnika statystyki. I tak, no Galactic Power ma więcej, te mody najszybsze ma ich więcej, relików ma dużo więcej ode mnie. Z legend ma szybszego SLKR-a, no bardzo szybki, trzeba powiedzieć. Kenobius, Eternal i Jabba. Te postaci ma szybsze. To Jabba ma dużo szybszego, ale ja mam strzałkę health, nie speed. I z kluczowych jednostek Darth Revan bardzo szybki. Maul troszkę szybszy. Jeżeli chodzi o statki, to musi nie mieć jakiegoś moda na Kenobi, bo ma go wolniejszego. Radusa też ma troszkę wolniejszego. Też chyba mod jakiś, bo mikron aż tyle. Znaczy jeden speed tylko w dół nie daje. I jeżeli chodzi o Pieta, no to mamy takich samych. Datakrony. Dla Doktor Apry oczywiście, jest dla Vandor Chewbacki, dla Zori Bliss, chociaż jej nie ma zrobionej, ale to pewnie pod Resistance po prostu. Tripio and Chewie, bardzo dobry dla Atakron, widać większość go ma. No ja nie mam obecnie czasu na podnoszenie go na Relic 7 i się to raczej nie stanie. Przy tych Detakronach Alfree, Wielka Inkwizycja, no i tyle. Zobaczmy jego historię Grand Arena i tutaj zobaczymy, że jest no bardzo ciężko, ponieważ mamy Kenobiusza, CLS-a, Treję i widać, że Skywalker się od niej odbił, więc będzie bardzo ciężko walczyć z właśnie tym teamem, piekielnie ciężko. I dobitka Mirrorem też nie wyszła, dopiero musiał dokończyć Sajona. Oprócz tego Radus, Lord Vader, jest też Team Qui-Gona, Malgusa, Rejka, Dash Rendar, dobitka tu była, SLKR,
Bad Batch, co ciekawe, 50RT się odbił, a to jest Bad Batch niecodzienny, ponieważ Shakti. Ciekawe. Profundity, Exec, Negocjator, więc bardzo mocne statki. No i cztery legendy, jak możemy zobaczyć. SLKR, Kenobi, Lord Vader i Reyka, więc naprawdę będzie bardzo ciężko go atakować. Fajnie jakby to wyszło, bo wtedy zostanę w Kyber 1, a jak nie wyjdzie, no to spadnę do Kyber 2. Ale co będzie, zaraz się okaże, na pewno będzie bardzo, bardzo ciężki pojedynek. Ostatnia walka, pora ją rozpoczynać. Mój przeciwnik już grał, statków jeszcze nie ruszał. Reyka dwa razy. Reszta, wszystko mogę od razu powiedzieć, że na raz nie ma co sprawdzać. Zostałem tylko statki, których mój przeciwnik jeszcze nie ruszył. 1377 banerów, więc po drodze troszkę pogubił. Ale nie aż tak dużo, bo do tego 1400 nie jest tak daleko znowu. Natomiast sam wystawił. Jest Malgus, CLS, Wielka Inkwizycja i Dajendar. No Inkwizycja po prostu. Natomiast dolne pole, tam czeka na mnie Radus, Lordzik, Treja i Reyka. Rozważałem na początku, czy nie zagrać Jedi Masterem Luke'iem, ponieważ ma tu większe win ratio, ale to jest no, ostatnia okazja, żeby zagrać sobie Starkillerem z tym Datacronem, który daje mu Termiter, więc chociaż ma nieco ponad 50% szans, czyli no, dość mało, to i tak myślę, że zagram ten ostatni raz sobie z tym Datacronem, który jednak no, dość dużo tutaj wnosi. No, fajnie by było, jakby to spadło na raz, nie powiem. Czy się to uda? Ciężko rzec. Powiedzmy, że te 50% szans na to mam. I ten Datacron. Przeciwnik ma. Ten z defensem. I Tenacity, Abyss Protection up 10%. Armor Penetration, Armor Health i Tenacity. Wygląda Datacron bardzo dobrze. Relik 9, wszystkie 3 omikrony, 5, 5, 7. Dobra, zobaczymy jak pójdzie. O, jakby to wsiadło, było naprawdę elegancko. Niestety Old Ben jak zwykle dostał. No i oczywiście nie weszło nic na Rey. Nie wszedł Ability Block, który by mocno dość pomógł. I niestety wszyscy mają. Mają Critical Hit Immunity. To, żeby zdjąć. Nie, trzecim skillem ma Dispel. Ach, czasami zapominam. Trochę jeszcze brakuje, niestety. Rey go tam pewnie podleczy teraz. No tak, także żeby inaczej. Tutaj szok by się przydał, jest. Dobra, mam dispel teraz. Ale chyba się niezbyt dobije do niego. A, udało się, elegancko. Dobra, Rey robi swoje. Ja robię swoje również. Tutaj szok i tutaj szok by się przydał. No tam będzie dodge, raczej nie szok. Tutaj dispel by się przydał. Jest statek. Na razie go nie potrzebuję. Później dopiero. Okej, no jest taunt. Chcę go pozbyć. Teraz się chyba uda. Ra i stun. Próbuję tu szok narzucić. Daze. Daze jest super. A, tylko że będzie dispelować raczej. Czas w sumie widzę. Nie ma sensu atakować. Tutaj oczko bym zdjął. Dobra, Rey się ruszyła. Ben Solo się też ruszył. Daje statek. Żeby mieć na wszystkich full prota. Dobra, teraz trzeba Rey się dobić. Prawie. Jest. Niewiele to zmienia, bo Ben się zaraz i tak wskrzesi. No właśnie.
Dobra, muszę iść za Baris raczej. Na razie Bena zostawić w spokoju. Jest healing immunity. Ejka się ruszyła. Czemu ma damage immunity jeszcze? Nie, to była kontra. O, Imperatora zdjęła. No to koniec gry. Raczej już tutaj się nie przebije. Wiadomo, że nie podleczę. Znaczy nie wskrzeszę. Ta jeszcze ma ult. A, to jest koniec gry. To jest definitywnie koniec gry. Niestety mi zdjęła Imperatora. No i kryta żadnego na niej nie założę, bo akurat... No dobra, mam dispel. Żeby Inspired zdejmować, potrzebuję krytyki. Ben się coś nie chce wskrzeszać. Ale wszyscy u mnie spadli. Ojejku, nie udało się, niestety. Pewnie było to do wygrania, tylko musiałem raid trochę wcześniej zdjąć. No na pewno jest to do dobicia. Ale nie wiem, czy uda się to przebić. No na pewno w topka jest. Nie ma Bena, jest jeden plus. Jedi Masterem Luke'iem powinno to pójść. No ale wiadomo, tracę Jedi Mastera Luke'a. Niestety. Trzeba było chyba mocniej w raid pójść. I by może wtedy poszło. No dobra, nieważne. Spróbuję resztę. Jak zostanie Rey, no to pójdę na Reya. Jak będzie jeszcze jedna jakaś wtopa, to już jest koniec gry. Somna Radosa to co zwykle. Hunters. Sing Bosk. To. Tam. Okej. Okay. Co im dać? Up na basicu, to może trochę popsuć. Też nie specjalnie. A może być. Może być, to lecimy. Najgorzej, jeżeli gościu chowa z tyłu Jedi Mastera Kenobiego, ale mam nadzieję, że go wziął tym razem do ataku. Wtedy jeszcze mam szansę wygrać tą Grand Arenę. Jak ma z tyłu Jedi Mastera Kenobiego, no to Grand Arenę przegrałem. Sial. Wtedy jeszcze payoutu nie mam. Jest payout, ale trochę późno. Teraz muszę trochę zaczekać, zanim się ruszę. A, w miarę się udało. Radus dość wolny. I teraz czekanie, aż uda się zdjąć Nest. Tam może? Tak. O, Tenacity. Okej, do widzenia. Standard. Dobra. Pora Lorda i pora Treyi. Tak. At. Jak zwykle. Jakiś Tetakrons Critic Mage. Może być w sumie 3. Lecimy.
muszę trafić w SLKR najpierw. Zobaczymy, co ty, Vader, zrobisz, bylebyś mi łata nie zdjął. Daka jeszcze jest okej. Okay. Edot się tutaj porobiło, nie ma sensu się leczyć. Dobra, ruszać się, ruszać, żeby timeoutu czasem nie było. Chyba basic po prostu. Mogę się podleczyć. Fracture. Nie ma tu maula, więc aż tak dużego raczej problemu, żeby to pokonać. W praktyce jeszcze okaże. Tutaj muszę. A w sumie nie potrzebuję. Tutaj bo będzie kryt. A znowu się rusza Vader i zabiera nie... czas. To jest najgorsze, w nim zabiera czas. Cenny. Pan. Niego nie tutaj będzie. Okej. Czyć się trochę. Czyta. Astena w Ultimate. Chyba nie ma sensu trzymać swojego. Nie ma tutaj maula, gdzie... Wtopiłem, jak sobie za wcześnie odpaliłem. I no, zombie robi tu robotę. No. Dużo się leczą. Trzeba im przyznać leczenie. O, szybciej, szybciej. Tylko 2 minuty, a tutaj jeszcze daleko do końca. A i znowu Vader, złodziej czasu. My ability block mi na SLKR-a rzucił. Come on, bo czasu się... O, ale sieknął. O, mój SLKR też. Dobra, mam ult odpalać trzeba. Bo 1,5 minuty tylko zostaje. Dalej, dalej. Dawaj, dawaj. Już niewiele. Nie? Prawie. Minuta czasu. Tu się nie chce wskrzesić, albo nie wiem, czy podczas ulta czasem nie padł. Bez ulta Lorda. No, tak już niewiele brakuje. Dwieście sekund. Ale już po nim. Okej, okay, teraz Treya. No i na Treye mam zaplanowanego solo Eternala. Ma bardzo dużo win ratio przeciwko temu teamowi. Co przedłużać, poruszyć. No i chyba nie ma co też czekać na, z tą Rayo. Jak tutaj to wyjdzie wszystko, no to trzeba by zagrać Jedi Masterem na Rayno i zobaczyć, co jest z tyłu.
toru wielkiego. City Scythe, co mogą mieć, to mają. A reszty nie mogę stargetować. Okej, okay, już ma. Health down, ten ostatni skill. Tak, health down. Ulta już niedaleko. Muszę leczyć, bo health down nie blokuje leczenia prota. Dobra. Nie dostała ability blokiem i idzie w miarę. No i dostałem ability blokiem. Zaczekać. Ja mogę tutaj. Tajona. Nie. Czy mi. A, teraz ja zwiększam mi cooldowny. No, podlecz się. Alon widoczna. Czy uda się ją zdjąć? Ach, nie. Akurat tamta ten. Dobra, 3 minuty czasu. Raczej walka już spokojna. Szkoda, że Talon mi się nie udało ubić. To ty to przyspieszyło trochę walkę. Z wyboru. Podniosła mi cooldowny. Okej. Okay. Patrz Talon, ta dwójka spada, a cała trójka. Wziąłeś. Git, dobra. Look. Co najgorsze, to muszę tutaj zbić bardzo szybko Baris raczej. Dalej team. Kairi Joli. Jak najwięcej protection. Pytanie, czy na pewno muszę Baris? W teorii nie, ponieważ mam liderski skill Jedi Mastera Luke'a i w Rey będę bardzo mocno obijać. A dobra, zaryzykuję. Pójdę w Rey, zobaczę sobie, co działa. Pewno to. I do przodu. Nie. No niewiele się na razie dzieje, bo nie atakuje liderskim skillem. Szybko idzie. Co tu dużo powiedzieć. Tak już ma ulta. A, nie przebije się. Nie przebije się, już to widzę. A, trzeba było Bari zaatakować. Teraz już za późno. Już raczej to przegram. Co to dużo rzec. Co to dużo rzec. Raczej to już jest pograne. Trzeba było Bari zaatakować. Jeszcze żyje. Następny ult może być ciężki. Dobra. Po prostu basic. Rusz się, Baris. No i ta będzie mieć znowu ulta. Z tym nie zrobię. I ult. O, jakbyście teraz wszyscy przetrwali, to jeszcze to wygram, ale jak nie, porobiony, że tak powiem.
Ciężko powiedzieć, ale chyba coś czuję, że to przegrałem. To, że nie poszedłem w Baris od razu, to był jednak błąd. No i się teraz nie mogę przez nią przebić. Kuję mi sk... zmisowałem. Kurde. Dejza miał akurat luk, a ta zaraz ma ulta znowu. Kurde. Przebij się przez nią, przebij się. Kurde, znowu kliknąłem na tego, a ma przecież Dejza. I się podleczyła. No to jest koniec walki. To jest koniec walki. To teraz mi już zdejmie wszystkich. Kurde, zepsułem tą walkę. Zepsułem tą walkę. Zepsułem. Trzeba było od początku iść w Baris. Nie zrobiłem tego i przegrałem. Minuta czasu. Jeszcze coś tu zdołam zrobić. Mało prawdopodobne. Zepsułem tą walkę. No teraz dopiero ma damage immunity. Luka mi zdjęła. Ach, kurde. Błąd, że nie poszedłem od razu w Baris, kosztował mnie walkę i Grand Arena niestety. No cóż. Koniec. Ach. Kurde, Rey, jak ja cię nienawidzę. Jak ja cię nienawidzę, Rey. Mam kurde Malgusa do zdjęcia na górze. I bez GL-ki raczej nie mam żadnych na to szans, no. Kurde, jak ja nienawidzę Rey. Malgusa coś jest w stanie zdjąć nie będące GL-ką. Gaz, którego nie mam. Tylko Javę. Gasa mam w obronie. Inkwizycja ma 6%. Ach, kurde, przegrałem tę Grand Arena niestety. Rives? Ale to jakieś dziwne teamy. Starkillerem. Kurde, nie mam czym Rey zdjąć niestety. Nie mam czym ją zdjąć. To jest koniec Grand Areny niestety. Ach, jestem zły na siebie, bo wiem, że źle rozegrałem. I Starkillerem mogę wygrać, i Jedi Masterem Luke'em mogę to wygrać. Niestety, źle zagrałem. Nie, Rey dzisiaj ograła. Nie mam żywcem czym co zdjąć Malgusa. Jakbym miał... Jak zdjąć tą Rey? Albo dobra, zrzucę dla jej Inkwizycję. Jak pójdzie... Jeszcze jest jakaś drobna szansa, ale jak nie pójdzie, to nie ma żadnej szansy. Bo niestety Malgusa nie mam czym zdjąć. Kurczę, no. Ja zepsułem tą walkę. Bo mogę wygrać i Starkillerem, i Inkwizycją. I znaczy nie Inkwizycją, tylko oczywiście. A rzucę to torczą. I Jedi Masterem Luke'em, tylko po prostu źle to zagrałem. Przydałby się szok. Aha, to ta miała szok. Spróbuję parczy jak najwięcej narzucić. Tyle. Teraz będzie mieć full HP. O. Miała mocno. Gdzie jest Dispel? Ładnie wcześniej zadziałał.
Ach, no i właśnie. Za Alfri będę teraz stać. No i ta ma ulta. Wywali się z ulta i po ranę. Próbuję się podleczyć, ale raczej nic z tego. Teraz dopiero ma healing immunity. A to za późno. Czemu purcz nie wchodzi? Idzie Alfri. Idzie. Koniec. A, żyją. Tak. To co z tego, jak za Alfri teraz stoję? Ci percz nie mają nic. To jest na Inkwizytorze. Jajcze. Alfri. Gdyby nie ty, to może bym coś tu zdołał, bo tak to już ma ta następnego ulta i koniec. Dobra, nie ma sensu. Koniec gry. Koniec gry. Niestety Rej nie przejdę. A nie przejdę a jak przejdę Rej, to nie przejdę Malgusa, więc ta Grand Arena niestety jest przegrana. A, no jestem zły na siebie, ponieważ mogłem przejść tą Rej i Starkillerem i Jedi Masterem Luke'em, tylko niestety złe decyzje podjąłem. Więc spadnę niestety z Kyber 1 po tej przegranej, będę w Kyber 2. Ale trudno, bardzo ciężka, tak jak mówiłem, bardzo ciężka bitwa. Ach, kurde, ta Rej nieszczęsna, mój przeciwnik też się na niej wywrócił. Ale trudno, nie ma co płakać. Moje błędy tutaj przegrały Grand Arenę, a nie jakieś RNG. Szkoda tego Datacronu dla Starkillera, bo już go nie będzie, ale będzie po prostu nowy, tylko trzeba by Mare Jade mieć na Relic 7, ale to już w następnej Grand Arenie. Nic, teraz mamy przerwę na Conquest, zobaczymy jak będzie szło, bo wydaje się, że będzie ciężki. Nawalili Tuskenów i Sisters, więc rewelacyjnie. No nic, tyle dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania co do Star Wars Galaxy Heroes, można zadawać w komentarzach. No i widzimy się zapewne przy następnej Grand Arenie Championship. Trzymajcie się.